Zobacz, jak metro oddycha pod ziemią, a także zmiany organizacji ruchu pociągów na linii WKD, czy tramwaj kierunek Winnica, oraz nowe stacje metra już na schematach i kładka na Warszawie Głównej. O tym nie tylko 29 maja, w niedzielę, w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemaj wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś mamy 99 odcinek, co oznacza, że kolejny będzie specjalny, ale od razu z góry mówię, nie wiem, czy się odbędzie za tydzień, bo mam już trochę planów, dosyć dużo na przyszły weekend, więc możliwe, że będzie to trochę opóźnione o kolejny tydzień. Co nie zmienia faktu, że będzie to dosyć specyficzny odcinek, trochę specjalny, czy zamierzam tam oczywiście zrobić w miarę możliwości. I już na wstępie zapowiadam, iż to będzie live, nie będzie to zwykły odcinek, tak abyście mogli to zrobić. I jeszcze na temat tego, kiedy to będzie, w jakich godzinach i tak dalej, raczej koło godziny 18, prawdopodobnie w sobotę bądź w niedzielę się to pojawi, ale w którą dokładnie jeszcze nie powiem teraz. O tym więcej będę jeszcze informować na kanale w najbliższym czasie, ale dzisiaj miałem opowiedzieć o tym, co się działo w ostatnim tygodniu i będzie się dziać w najbliższym czasie, więc od tego przejdźmy. Oczywiście zaczynamy od awarii win na stacjach metra i tutaj dużych zmian nie ma, są awarie, chodzi oczywiście o trzy windy, jak żeby inaczej. Latusza Rosenau, to jest jedna z awarii faktycznie, i Latusza Rosenau, proszę bardzo, mamy tutaj dokładnie w tym miejscu się znajduje stacja metra Latusza Rosenau. Następnie mamy stację metra Stokłosy i Wierzgno, tu są modernizacje z kolei i te stacje metra są następująco: Wierzgno mamy tu, a Stokłosy mamy tutaj. Proszę bardzo. Także faktycznie taki oto wygląda i trochę tego się tutaj dzieje. Teraz już spojrzałem na mapę, tam mamy faktycznie 309. Ale to nie zmienia faktu, faktycznie co mamy na mapie. Mapa jest, powiedzmy, w miarę aktualna i mniej więcej widać, jak to wszystko jest tutaj rozlokowane. Ale idziemy dalej, bo nie możemy zwalniać, a mianowicie jak metro oddycha pod ziemią. Zobacz oczywiście. Spotkanie zobotyzowanych i koła miłośników metra. Nie będę ukrywać, owszem, byłem tam. Co wam teraz pokażę, bo to dosyć dużo ciekawych zdjęć jest faktycznie, które możecie teraz zaobserwować. Niedługo będą kolejne wejścia, już w najbliższym czasie planujemy, że coś będzie więcej, będziecie mogli zobaczyć więcej ciekawostek na temat tego, jak wygląda budowa metra, ale pierwszego. Jak wyglądała budowa pierwszego metra w Warszawie i w Polsce, czyli pierwszej linii metra. Oczywiście, no i w najbliższym czasie będzie takie jedno spotkanie, zobaczymy jeszcze gdzie, kiedy. Możecie się przygotować, że w czerwcu, oczywiście standardowo dla osób pełnoletnich. Co nie zmienia faktu, że zobaczmy, jak wyglądało pierwsze spotkanie. Byliśmy w wentylatorni B1 oraz na stacji A1 Kabaty oraz na STP Kabaty i oglądaliśmy, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy parę zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, jak to może wygląda mniej więcej, proszę bardzo. Wszystkie zdjęcia, które tutaj widzicie, są bezpośrednio, jak widzicie, zresztą oglądamy na stronie koła miłośników metra. To jest właśnie pierwsze wentylatornie, czyli B1, które się znajduje na pierwszej linii metra. No dosyć ciekawe, nie powiedział, miejsce. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć, poczytać, jak to wszystko wyglądało, to w sumie macie link teraz i kartę w opisie, byście mogli sobie sami to zadeknąć i przy okazji zacząć obserwować koło miłośników metra, bo warto. Natomiast żeby nie było, pokażę wam jeszcze jedno zdjęcie, gdzie mnie widać, bo jak żeby mógł pozwolić sobie, żeby nie było zdjęcia, gdzie mnie nie widać, żeby nie było, że mnie nie było, proszę bardzo, to jestem ja. Teraz możecie sprawdzić. No tak, w takiej czasie chodzę, to wtedy w ogóle nie widać moich włosów, jak one są rozwalone. Ale tak, czasami wychodzę też na dwór i oglądam pierwsze milimetra, nie tylko zawsze długo. Także takie ciekawostki, ale lecimy dalej, żeby nie zwalniać, bo dzisiaj jest mało dosyć materiałów. Bo mamy na przykład jeszcze informacje z WKD-ki. Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD od dnia 3 czerwca, piątek, godzina 23.20 do dnia 6 czerwca, poniedziałek, godzina 3. No i jakie są tutaj zmiany? No, dosyć mocne, bym powiedział, ale weekendowe. Największe zmiany, jakie mogą być tutaj podczas budowy drugiego toru do Grodziska Mazowieckiego Radońska, to jest maksymalnie wyłączenie ruchu kolejowego tutaj na tej trasie
na okres weekendu. 2 dni, nie więcej, nie, no mniej, no oczywiście można, ale nie więcej. Także no w związku z tym najbliższy kolejny weekend, tak się też i o to się stanie. Będzie oczywiście zastępcza komunikacja autobusowa, będzie również honorowanie biletów w KMC i tutaj będzie do, od Grudziska Mazowieckiego do Warszawy Śródmieście będzie można przejechać się tutaj. No i jak mniej więcej tutaj będzie jeździć te przystanki autobusowe, cała trasa i to wszystko, jak to będzie wyglądać. No i tu mamy oczywiście specjalne rozkład jazdy też. Chyba nie pociągów, tylko no oczywiście autobusów. Ło, panie! Dużo tego. Ale to więcej informacji, jeżeli potrzebujecie, to jest bezpośrednio na stronie WKTki. Co jest ważne i co może was zainteresować, jeżeli jeździcie WKTką w tak dalekich rejonach, to jest to, iż autobusy będą jeździć częściej niż pociągi. Oczywiście jest to powiązane z tym, że autobusy mają mniejszą pojemność niż pociągi. Ale idziemy dalej, bo Dzień Dziecka no, zbliża się naprawdę szerokim krokiem. Konkretnie to jest oczywiście 1 czerwca, czyli już w najbliższą środę. No, ja jestem wtedy dosyć mocno zakłopotany, więc może na jakieś lody się wybiorę, taki mam przynajmniej zamiar. Co nie zmienia faktu, że jak tutaj widzicie, WKTka również coś dla nich ma. Na kasach biletowych będzie coś dla najmłodszych podróżnych i do 16 roku życia będzie nieodpłatne przejazdy dla wszystkich dzieci na całej trasie. No, nie ukrywam, ja bym chętnie sobie pojeździł, takim jestem dzieckiem 16 lat. Gdzieś tam głęboko w sercu. Prace demontowe na peronie numer 1 przystanku osobowego Podkowa Leśna Wschodnia. A, ja myślałem, że zachodnia. No, tam są prace tutaj przy Brukarskie, remoncik. Nie dziwię się w sumie, bo tam to wygląda jak wygląda. Żeby to oczywiście wszystko było bardziej nowocześniejsze i żeby się tam nic nie zapadało, to najważniejsze. Także takie tutaj lekkie zmiany w WKTce. Idziemy dalej do ZTTM-u już. Umowa na przedłużenie ulicy Światowida została podpisana 1,5 roku. Półtora roku będzie budowane to połączenie. Nie jest to największa inwestycja w Warszawie, nie będę ukrywać. Jest bardzo ważna inwestycja, żeby pętla winnica lepiej funkcjonowała i osoby z Legionowa szybciej dojeżdżały na przykład do metra Młociny. Jednakże, no, 1,5 roku to za długo na tą inwestycję. Ja wiem, że nie ma środków Unii Europejskiej, nie trzeba się spieszyć i w ogóle, ale mogliby to jakoś zrobić lepiej. No aktualnie większość osób z Legionowa wysiada na przystanku poetów i robi sobie dosyć długi spacerek, taki chyba półkilometrowy, jak dobrze się kojarzę, właśnie do tramwajów na winnicy, 17 czy 2. Jadą dalej, no bo 700 jadą do żądania FSO-wi, skąd, no nie będę ukrywać, mało jest ciekawych miejscówek, gdzie można pojechać. No ale to już w najbliższym czasie się zmieni, w najbliższym czasie, czyli 21 listopada 2023 roku ma być to już wszystko gotowe. Oczywiście o tej inwestycji, jak również o tramwaj Winnica będę mówić nie co miesiąc, ale co 2 miesiące, jak tam będą mniej więcej postęp prac. No nie będę ukrywać, że to jest coś, co mnie interesuje, a jest to oczywiście powiązane z tramwaj Winnica. Lecimy dalej, czyli metro. Nowe stacje metra na schematach już się tutaj pojawiają. Otwarcie nowych odcinków drugiej linii metra coraz bliżej. Wymieniamy oznaczenia dla pasażerów, bo pociągi będą kończyć bieg na nowych stacjach Bemowo i Brudno. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają nowe grafiki, to albo oglądacie, możecie obejrzeć moje filmy, które już jakiś czas temu były pokazywane ze stacji Bemowo. Ewentualnie wersja niekoniecznie łatwiejsza, ale jeżeli chcecie zobaczyć na własne oczy, to zapraszam na stację Trocka. Bo tam już całkowicie to zostało wymienione, więc jeżeli przyjeżdżacie pociągiem z centrum Warszawy i słyszycie w pociągu: uwaga, stacja końcowa, to jeżeli wyjdziecie z pociągu, to zobaczycie, że kierunek tego pociągu, z tego właśnie was wyrzucono, jest Brudno. Czyli w teorii byście pojechali dalej. No w praktyce to byłoby dosyć mocno utrudnione i nie wiem do końca, czy nawet byście dojechali, bo tam przyłącza energetycznego jeszcze nie ma we wszystkich miejscach. Ale jest taka możliwość. Tak samo w drugą stronę już nie ma kierunek Księcia Janusza, a kierunek Bemowo. I to się wszystko będzie zmieniać na całej trasie. Również w tej linijki właśnie ze wszystkimi stacjami się też pojawiają, więc dziwnie, znaczy no dziwnie, nie dziwnie, na drugiej linii metra mamy już w tym miejscu 18 stacji, czyli naprawdę bym powiedział, że całkiem dużo. No ale to jest nieuniknione. Kiedy otworzę metro, nie będę się na te tematy spierać. Bo pożyjemy, zobaczymy, naprawdę, nie chcę mi się wdrużyć, a komentarze, które możemy tracić w jedną, w drugą, powiem tak, szczerze, nie chcę mi się nawet myśleć na ten temat, kiedy to faktycznie wyjdzie, bo
Jak zawsze pewnie jakieś będą problemy. No i będziemy dłużej czekać. No, w czerwcu to raczej wątpię. Powiem to dyplomatycznie. Bilety metropolitalne doładujesz w biletomacie od środy 1 czerwca, czyli w dzień dziecka. Bilety metropolitalne będzie można doładować we wszystkich automatach biletowych, stacjonarnych i mobilnych. To w sumie ponad 3,2 tysiąca urządzeń. No według mnie dobra zmiana, że nie trzeba szukać naprawdę w popie i tego robić. Będzie to o wiele wygodniejsze. No i co dłużej mówić, jestem tego ciekawy, jak to będzie zrobione, żeby w miarę łatwo dało się zrozumieć, które bilety można kupić. Bo to nie zawsze jest takie łatwe tutaj przy tych metropolitalnych. Ale idziemy dalej, bo jeszcze jest przed nami ZTM. Czyli Zielona Obwodnica Wrocławia. Trwają intensywne prace nad zielonymi... zazielenieniem obwodnicy Wrocławia. Osiedlowe ulice zyskają 18 ogród deszczowych, 1000 krzewów i ponad 200 drzew. W sumie w tym roku sami tylko społeczni drogowcy posadzą w całej Warszawie blisko 1000 drzew. No i oczywiście to łączy się z tym wszystkim, co nasz prezydent robi. No tutaj, żeby nie było, ścieżki dobrowe się pojawiały. Tutaj widzę, że jest jakaś jedna planowana. Większość była budowana już w ostatnim czasie i istnieje. Część tutaj bardzo mało istniało wcześniej. No ja jeszcze nie miałem okazji przejechać tymi ścieżkami drogowymi. W najbliższym czasie zamierzam to oczywiście poczynić, aby to wszystko można było mniej więcej zobaczyć. Tu oczywiście jak wyglądają drzewka, to się wszystko łączy. Tu chyba grafika się nie do końca załadowała. O, dokładnie się ładuje. Co my tu jeszcze mamy? No możemy zobaczyć, jak te drzewka wyglądają. Zieleń. No jest zielona, nie będę ukrywać, że nie. Zobaczymy, jak to się wszystko ze sobą połączy. No, gdyby nie to, że ta grafika się nie chce połączyć, no to byśmy zobaczyli całości. Ale idziemy dalej, bo w ZDM jeszcze mamy jedną ciekawą informację, o której chciałem powiedzieć, czyli wracamy na Ursus. Druga część wymiana nawierzchni i tutaj jezdnia w Ursusie. Druga jezdnia się zmienia w najbliższy weekend, 27-29 maja. Dokończymy naprawę nawierzchni. Asfalt wymienimy na odcinku między ulicami Warszawską a Lalki. Fragment ten zostanie zamknięty, kierowcy pojadą objazdami. O ile to już się wydarzyło, kiedy wy to oglądacie, to warto o tym wspomnieć, że faktycznie taki remoncik był, jak i również był remont tramwajów warszawskich na ulicy Wodanicza, tam przy Płaskiej. Zmiany torowe były dopełnione, które były dopełnione ostatnio rok temu, a teraz dokończali na odcinku tam rozjazdów tramwajowych, jak pamiętam, zachód, południe. No i już prawie na koniec, kładka na Warszawie Głównej. Wykonawca musi dobudować pasy. Nie będę się ukrywać, że te pasy są potrzebne. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to już tłumaczę. PKP PLK poczeka na pozwolenie na użytkowanie mocno opóźnionej kładki. Słuchaj, cały czas się śmieję. Wybudowanej do obsługi stacji Warszawy Głównej, obiekt znajdujący się po zachodniej stronie umożliwia dojście do peronów zarówno od strony Alei Jerozolimskich, jak i od ulicy Kolejowej. Powiązania z miejską infrastrukturą pozostawiają jednak sporo do życzenia. Okazuje się, że w kwietniu drogowcy polecili wykonawcy budowę dodatkowych przejść, by zapewnić faktycznie wygodny i bezpieczny dostęp do kładki. Ci jednak tego nie zrobili. No i czekamy. Zobaczmy, który... O, mamy zdjęcie. I faktycznie przyznaję... jak tutaj mamy właśnie to... Tu jest kładka. Tutaj mamy... lekki zjazd tego, co widzę. Tutaj jest winda oczywiście znamiona. To jest takie niby rądko. Do końca nie wiem, po co to wybudowali. No ale jest. Natomiast to jest najważniejsze. Tutaj się stąd idzie. I tu bardzo małym chodnikiem się dochodzi do tego przejścia dla pieszych. No nie ukrywajmy, tu jest niezbędne to przejście dla pieszych, żeby takowiek racjonalnie wyglądało i się łączyło. Jeżeli osoby z tych rejonów mają korzystać z tej kładki, bardzo dobrze ZDM to zrobił, że oni to muszą zrobić, inaczej nie otworzą. O ile sama kładka według mnie już jest całkowicie gotowa, bo jest, no to jeżeli by tego teraz nie zrobili, to by tego przejścia nie zrobili. A tak będzie. Natomiast to jest ciekawostką, osoby, które dłużej oglądają kanał, mogą wiedzieć, że w tym miejscu, mniej więcej właśnie na środku tej wysepki, kiedyś Jakub Sykut robił relację właśnie bezpośrednio spod tej kładki. No ale aktualnie tak jak to wygląda, jak widzicie, chodnika nie dusz. Także miejmy nadzieję, że to się faktycznie pojawi. Nowe wymagane przez drogowców pasy zaznaczone są kolorem niebieskim i właśnie to są. To tutaj, odbierz te przejście dla pieszych. No i tak koniec, ciekawostka z Nowej Warszawy, czyli Plac Zawiszy Tower, nowy wieżowiec projektuje James Architekci. Belgijski deweloper firma
Lemc ujawniła najnowszy projekt, który ma być zrealizowany przy placu Zawiszy. 130-metrowy wysokości wieżowiec plac Zawiszy Tower powstał w pracowni James Architecci. No i poglądajmy sobie zdjęcia. Nie będę ukrywać, że mnie interesuje ten budynek, bo tutaj no dużo nie ma nowych budynków po tej stronie kolejowej, że tak to powiem. Oczywiście mamy tutaj jakąś ładnie odświeżoną Warszawę Ochotą. No po przebudowie średnicy może i tak to będzie wyglądać. Co jest najważniejsze, to ja nie mam zielonego pojęcia, jak ten budynek tu się zmieści. W sensie tam jest taka działka dziura. No i jak widać, oni też chcą z tym zrobić. No tu mniej więcej widzimy inne budynki, wieżowce, które są w okolicy. Nie będę ukrywać, bardzo dobrze by to zmieniło krajobraz w tymże rejonie. I nasz Manhattan, który jest przy Lądzie Daszyńskiego, trochę by się przesunął dalej, aby to połączyć w jedną całość. No i to dobra według mnie zmiana. To było na tyle, z tego mniejsza z tym. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie porozmawiać na te tematy, o których teraz mówiłem, to albo sekcja komentarzy jest teraz dla was, albo możecie wejść na mój serwer na Discordzie, do którego link teraz macie w opisie, jest oczywiście i w karcie, i również na napisach końcowych. No i jak bardzo wam się podoba moja twórczość, to możecie mnie również wspierać obok przycisku subskrybuj. Z tym akurat wspieraniem to ostatnio nie mogę dużo robić dla wspierających, jednakże to bardzo pomaga, bo najprawdopodobniej niestety pod koniec czerwca będzie dosyć długi przestój z filmami, bo nie będę mieć środków na realizację kolejnych filmów, bo oczywiście prowadzenie kanału nie jest całkowicie darmowe, a warto też zaznaczyć, że zarobki z YouTube'a przynajmniej dla mnie są dosyć niskie, więc w najbliższym czasie będę próbować znaleźć jakieś nowe środki finansowania zarówno filmów, jak i tego, co robię jeszcze oczywiście poza tym, bo również na przykład chodzę na studia. Ale to było na tyle, no i co dużo nie mówić, nie będę was martwić, jeszcze raczej miesiąc przed nami spokojnych filmów, a przynajmniej mam taką nadzieję. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale i oczywiście w setnym odcinku z mniejszym stylem. Cześć!